Szczęść Boże. Słowa z Biblią na co dzień, na dzień 15 października wyjęte są z księgi proroka Jeremiasza i z listu do Rzymian. Nawróćcie się, każdy ze swojej złej drogi i swoich złych uczynków. Paweł pisze, według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu. Naród izraelski popadał w niewolę. Odstępował od Boga. Doświadczał jednak Bożej obietnicy ratunku i prowadzenia. Jeremiasz nawołuje do poprawy, do nawrócenia na właściwą drogę. Zaś apostoł Paweł i jego słowa z listu do Rzymian to zapewnienie o grzeszności. Apostoł powiada, grzeszę, chociaż nie chcę, ale to jest silniejsze. I my jesteśmy niewolnikami grzechu. Ale zostaliśmy wykupieni krwią Chrystusa. Uświadomienie sobie swojej grzeszności jest niezbędne do przyjęcia Ewangelii dobrej nowiny o Jezusie Zbawicielu. Na podstawie biblijnego orędzia w teologii luterańskiej ważnym zagadnieniem stało się pojęcie zakonu i Ewangelii. Zbyt proste byłoby rozróżnienie, iż Stary Testament jest zakonem, prawem, oskarżeniem, a Nowy Testament to słowa Ewangelii, dobrej nowiny i ułaskawienia. I w starotestamentowym przekazie, jak i w słowach ewangelistów znajdujemy zakon i Ewangelię. To, co ważne, dla nas chrześcijan oba nie mogą bez siebie funkcjonować. Człowiek świadomy swojego grzechu, człowiek w poczuciu beznadziejności swojego losu i tego, że zasługuje na karę, słyszy słowa Jezusowego orędzia. Orędzia odpuszczenia grzechów, usprawiedliwienia pomimo grzeszności, która nie jest jedynie pojedynczym czynem, lecz egzystencją człowieka. Gdyby nie zakon, przepisy, skazanie woli Boga, człowiek nie widziałby swojej natury. Nie miałby poczucia swojej grzeszności, zatem i słowa ułaskawienia i usprawiedliwienia byłyby mniej wyraźne. Człowiek jest uwolniony od wyroku za grzech, przyjęty do grona Bożych dzieci. A to wszystko bez swojej zasługi. To dzieje się na krzyżu Golgoty, której wymiar ma zasięg globalny, ogólnoludzki, ale jest również zaadresowany specjalnie dla Ciebie, jako dobra wiadomość o zmartwychwstaniu i zbawieniu. Apostoł Paweł stał się świadkiem Jezusa Chrystusa. Stał się jednym z gorliwszych głosicieli Ewangelii, ponieważ dobra wiadomość stała się jego osobistym doświadczeniem. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu z Bożej łaski i miłości, stała się treścią jego życia. Nawet gdy pisał swoje słowa świadectwa w więziennej celi, gdy pisał o trudach i troskach, ale i radości i pewności słów o Jezusie, który, jak pisze, zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność rozświetlił przez Ewangelię. W Chrystusie masz pewność zbawienia. Słyszysz słowa pociechy o usprawiedliwieniu pomimo tego, o czym pisze apostoł Paweł. Pomimo swojej grzeszności jesteś usprawiedliwiony. Amen. Zostańcie z Bogiem.